Tak. Pierwsza historyczna bitwa Patonem. I ku mojemu zdziwieniu bardzo fajna bitwa była. Na każdym zebraniu jest taka sytuacja, że ktoś musi zacząć pierwszy. Tak. Bardzo fajna bitwa mi wyszła Patonem, bo sobie potrzaskałem czołgów i nawet dużo doświadczenia było, chociaż podwójnego no to trochę mało. No ale fajnie, fajnie. No, trochę te powtórki się chrzanią, kurczę, w rzeczywistości mi tak celownik nie skakał, nie latał, nie powiększał się, no ale to już wina niedopracowanego systemu powtórek w czołgach. Może jeszcze sobie zagram bitwę na żywca, bo na pewno jest to i dla mnie, i dla oglądających dużo bardziej satysfakcjonujące, jak ja na żywca sobie gram i kręcę filmiki. Już dawno tak nie robiłem i planuję zrobić. No. No właśnie, jakim czołgiem byście chcieli, żebym zagrał? Bo ja mam tak, Panterę, nie, ulepszoną prawie na maksa, tylko silnika nie ma. Total Anal Devastator. Tak, już Paton dostał. Później mam VK3000 2DB, niedługo się je pozbędę. O, następny hit. Ale to było dobre! Niedługo się V-ki pozbędę, jak kupię sobie Tigera, tylko muszę jeszcze na Tigera zarobić. Później mam oczywiście Luwę, wykoksowanego bardzo strasznie. No to jeden Kuningan też mogę zagrać, co tam, mogę filmik nakręcić? A co on jest, kurwa, Roboko? To jeden Kuningamem mogę film nakręcić, czemu nie? Ja tam mam dwóch ja mam na te jeden Kuningan na pierwszotierowym czołgu dwa razy specjalistę. To nie jest takie bele co? No, miałem raz, jak był 5 razy exp, to miałem 6000 expa na tym, na ten jeden Kuningam. No, co dalej, żebym nie zapomniał czegoś nie wymienić. Dalej oczywiście był Pershing, no to jest teraz Paton, nieulepszony. Żebym czegoś nie pominął, działo samobieżne M12, nie wiem czy kręciłem filmik działem samobieżnym M12. Nie, na dziale samobieżnego M12 jeszcze nie ma działa najlepszego, dużo brakuje. A widzę, zapomniałem, wcześniej mam jeszcze czołg ARL-44, na którym zrobiłem błąd, bo zbadałem najlepsze działo, a najlepsze działo to nie jest... Nie weszłeś! To nie jest szybkościelne działo, niestety. I będę badał jeszcze za 16 tysięcy te szybkostrzelne działa w ARL-44. Na razie mam działo, które potężnie leje, ale powoli. No i co, te 50-2 to były dwa filmiki chyba, czy nie pamiętam, czy jeden, czy dwa, bo na te 50 kręciłem też filmik. No i na końcu, na szarym końcu, tak na po prawej stronie, co kiedyś był prawie na samym początku, jest IS-3. No. Wymieniłem wszystkie czołgi, którym byście chcieli, żebym zagrał następnym. Lubisz to, suko! Zrobię tak, że zagram, a nie zrobię powtórkę z tego czołgu. Na życzenie... Teraz nie czuję, jak mi rośnie słupek popularności mojej! Na życzenie będzie to bitwa, czy przegrana, czy wygrana, to na życzenie nakręcę bitwę czołgiem, który będzie wybrany przez kogoś w komentarzu. No i tyle, a tymczasem oglądajmy dalej. Tutaj ładnie. Właśnie nieładnie, bo nie wszedł E75 od dupy. Od tyłu nie chciał wejść E75, to jest dziwne. Jak go lałem od boku i wchodził. No ale dobra. I tutaj już koniec bitwy powoli. Już nie pamiętam, czy coś mi się udało jeszcze strzelić. A tak, udało się. Ci w dupę, stary! Tak, tylko ja nie wiem, czy ja go uszkodziłem, czy to... Nie wiem, co to znaczy to chuj ci w dupę, stary. Total Anal Devastator. No ja tu go na pewno uszkodziłem. No i niestety GW Panther zostanie ściągnięty szybciej. Ja go tam chciałem, ale... mogłem strzelać w sumie wcześniej troszkę, ale...
Czekaj, aż mi się naceluje i już było za późno. I to jest pierwsza bitwa Patonem, całkiem ładnie. Podwójne doświadczenie 1844. Czyli niecały 1000 pojedynczego. No ale jak nie na ulepszonego Patona, to całkiem fajne czołgi pouszkadzałem. Drugiego Patona, E75, T30, tym bardziej osiągnięcie. Mnie trochę obczaskali, ale niedużo. I no, dozgonnie cierpię na brak kredytu w tej chwili, bo no niestety, jak się kupiło Patona, to teraz nie mam kasy na nic. Jeszcze na dodatek naszła mi taka sytuacja, że kupiłem sobie, musiałem kupić działo do Pantery najlepsze i mi nie było stać na to działo właśnie. Musiałem zagrać dwie bitwy Luwę i kupiłem dopiero działo do Pantery i znowu było mało kredytów. W tej chwili mam chyba niecałe 200 tysięcy kredytów i chciałbym na Clan Warsa uzbierać 500 tysięcy i kupić sobie osłoniętą optykę do T50-2, bo widzę, chyba im się spodobało u nas w klanie i będę grał T50-2 scoutem na Clan Warsie. Bo ja Pershingiem i Patonem, ja średnimi działkami za bardzo nie umiem grać, to prawda. Bardziej ciężkimi mi idzie, a scoutem mi nie idzie tak źle. Działo samobieżne też może by było na Clan Wars, ale na dziale samobieżnym nie mam najlepszego działa i... No i właśnie. Więc nie. A T50-2 już jest dawno ulepszone, wykoksowane, tylko nie ma na nim osłonięte optyki, tylko jest jakaś głupia osłona przeciwpancerna, którą oczywiście zamienię na osłoniętą optykę, która kosztuje 500 tysięcy, a ja nie mam nawet 200. Dobra, nie będę przedłużał, koniec filmiku, bo w sumie filmik o Patonie, a ja gadam o T50-2 i o Clan Warsach jakiś. No, ja... Na noc puszczę sobie konwersję, jak pójdę spać, to się skonwertuje w nocy pod wieczór, a rano wrzucę filmik dopiero. Dziękuję.